W roku 2017 w ramach realizacji projektu Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych Wspólna Sprawa Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przeprowadziły po 20 środowiskowych debat konsultacyjnych. Uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnościami posiadający ekspercką wiedzę wyniesioną z praktyki życia codziennego lub zawodowego. Konsultanci dyskutowali nad sformułowanymi po pierwszym etapie realizacji projektu wstępnymi rekomendacjami prawnymi i pozaprawnymi, których realizacja przyczyniłaby się do pełniejszego wdrożenia konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Rekomendacje wstępne, zamieszczone w materiałach informacyjnych debat były przedmiotem opiniowania w trakcie dyskusji i w ankietach. Propozycje rekomendacji dotyczyły 24 polityk publicznych. Podczas każdej debaty omawiano grupę 6 polityk. Informacje i opinie uzyskane podczas debat oraz ankiet stanowiły podstawę do stworzenia sprawozdań z debat i raportu. Równolegle Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przeprowadziło konsultacyjne debaty tematyczne. Na podstawie uzyskanego materiału z debat środowiskowych i debat tematycznych pozostali partnerzy projektu: Akademia Pedagogiki Specjalnej, Kancelaria Prawna Domański-Zakrzewski-Palinka i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Opracowali ostateczne wersje rekomendacji i dokonali oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. Dla proponowanych rekomendacji. Efektem projektu są rekomendacje dla 24 polityk publicznych. W projekcie brało udział szerokie grono osób związanych z organizacjami osób niepełnosprawnych i działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Na debatach obecni byli przedstawiciele wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zapewnionym przez organizatorów warunkom, każde ze środowisk miało możliwość przedstawienia swoich opinii i poglądów. Projekt Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa trwał od początku marca 2016 roku do końca lutego 2018 roku.